Dzień dobry, z tej strony Ensane, a dzisiaj mówimy sobie pierwszy patch, który tak naprawdę wyszedł do Valoranta. Jest to patch o oznaczeniu 047+. I taka, a nie inna nazwa, ponieważ z zamkniętej alfy przeniosły się po prostu kolejność patchy. Na samym początku tutaj Riot mówi parę słów o tym, co się stało tutaj, bez żadnych większych ważnych rzeczy. Zacznijmy od rozgrywki i balansu, tak jak mamy tutaj. Na sam początek ataki bronią do walki wręcz zadają teraz dwa razy więcej obrażeń zniszczalnym elementom, w tym barierze Sage oraz podwójnym metalowym drzwiom na Heaven. No to mamy tutaj bardzo fajny buffik, ponieważ jakby w pistoletówce, kiedy byliśmy w pistoletówce i Sage postawiła swoją ścianę, to tak naprawdę no, nie dało się przez nią kompletnie przebić, szczególnie że te pistolety no, dość wolno strzelają i dość mało biją. Teraz będzie można dużo prościej zniszczyć je nożem, więc bardzo, bardzo fajny buffik. Dobrze, że posłuchali graczy, bo dużo osób strasznie narzekało na to. No i tutaj opisują właśnie, że w trakcie rund ekonomicznych, czy w trakcie pistoletówek podczas pierwszej rundy ciężko było po prostu zniszczyć to. Więc tak naprawdę ta ściana na te 30 sekund była postawiona i odcinała nam dostęp do danego miejsca i mało co mogliśmy z tym zrobić. I teraz przechodzimy do zmian na postaci Raze. Dużo osób narzekało, Riot posłuchał i są zmiany. Pierwszą zmianą jest taka, że liczba farbujących granatów została zmieniona z 2 do 1. To są te granaty takie, które po rzuceniu tam wybuchają i się zamieniają na mniejsze granaty. Każdy dobrze je zna, potrafią z one-shotować oczywiście. I teraz mamy liczbę zmniejszoną z 2 do 1, czyli nie możemy już w każdej rundzie kupić sobie na początku dwóch granatów, ale za to, że są zmienione z 2 do 1, odnawia się ten granat po rzuceniu. Jeżeli go rzucimy, to go nie mam oczywiście. Jeżeli zabijamy dwóch wrogów, to nam się on odnawia. Więc czysto teoretycznie będzie podczas rundy można użyć trzech granatów, ale w praktyce będą to maksymalnie dwa, a najczęściej jeden. Zobaczymy sobie taką sytuację, że musimy zabić co najmniej dwóch wrogów, żeby ten granat nam się odnowił. Czyli musimy go najpierw jakby rzucić, no wiadomo, że nie zawsze rzucamy na początku rundy. I musimy zabić co najmniej dwie osoby, żeby go odzyskać. Nie będzie już co rundę dwóch rzucanych granatów, tylko będzie 80 albo 70% rund, tak mi się wydaje, około, będzie po prostu jeden granat. I czasami jak zabijam tych dwóch wrogów, tak 30% rund załóżmy, będzie ten granat drugi, który nam się odnowi, ale do trzech granatów nie dojdzie na 100%, więc to jest zdecydowanie nerf, nie mocny, ale po prostu taki no, zmieniający. Dużo bardziej mi się podoba zdecydowanie to, jak jest zrobione to w tym momencie, niż jak było przedtem, że mogliśmy sobie za 200 waluty kupić po prostu drugi granat, który był przemocny, jest dalej przemocny. Teraz jest dostosowanie dźwięków na wszystkich umiejętnościach, na prawie wszystkich, nie licząc tego odkurzacza, który jeździ. Mamy dostosowanie, czyli tak naprawdę prawdopodobnie podgłośnili te dźwięki albo zmienili tak, że dużo lepiej je słychać. I mamy kolejną zmianę, to jest tutaj był bug, w którym jak rzucaliście drugiego granata, tego wybuchający drugi granat, to on troszeczkę szybciej wybuchał niż poprzedni. Nie zauważyłem tego buga oczywiście, ale no jak naprawione to bardzo dobrze. No i tutaj mamy wytłumaczenie, dlaczego tak zrobili. I generalnie wydaje mi się, że nerfów do ilości obrażeń, jakie zadaje Raze, nie będzie i wydaje mi się, że po prostu nie będzie. I od razu mówię dlaczego i dlaczego Riot uważa, że nie powinno być, ponieważ Raze ma być takim niebezpiecznym jakby agentem, tylko że na razie zaczęliśmy dopiero grać tak naprawdę w Valoranta i jeszcze do końca nie każdy jakby rozumie, jak to działa i nie każdy rozpoznaje wszystko. Ale załóżmy, że gra będzie około miesiąc, gra będzie dwa miesiące, gdzie wszyscy już będą jakby ogarniali, co się wokół nich po prostu dzieje. I wtedy, jak usłyszymy jakiś granat Raze albo będziemy po prostu znali taktyki, to będzie dużo łatwiej jakby ich uniknąć. I przez to, że Raze ma duże obrażenia, te granaty działają tak naprawdę tak, że jak wrzucimy ten granat w jakąś pozycję, w której się kampi przeciwnik, to on będzie uciekał, czyli wykurzamy tak naprawdę wrogów z pozycji. I tak samo Riot właśnie się tłumaczy, że na rozgrywkach na wyższym poziomie i tak naprawdę po prostu jak się bardziej ogramy z tą całą gierką, to będzie dużo łatwiej na to wszystko reagować i nie będą się te umiejętności aż tak mocno wydawały. I szczerze, mimo że często mnie to denerwowało, że ten granat mnie zabijał, to wydaje mi się, że to prawda, ponieważ pograłem teraz dużo godzinek i naprawdę dużo lepiej mi się na to reaguje i dużo mniej na to narzekam wszystko. Tylko mnie martwi troszeczkę
dalej jej ultimate, bo on trochę się wydaje za mocny jednak. Spowalniająca kula spowalnia także graczy w powietrzu na obszarze jej działania. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jak mieliśmy tego slow orba na ziemi, czyli to taką dużą podłogę, która naprawdę, naprawdę mocno zmniejszała movement speed, to na przykład taka jet na swojej pasywce mogła nad nią przelecieć. A teraz ten slow działa też nie tylko na ziemi, ale też w powietrzu, w każdym momencie w powietrzu. Jest to, no, bardzo mocne, szczerze. To jest duży, duży buff. I tutaj jest jeszcze taka informacja, że za to, że właśnie jest slow na każdym momencie, można przejść po tej kuli nie hałasując. I to jest naprawdę duży nerw. Naprawdę duży nerw, ale naprawdę zasłużony, szczerze. Ponieważ ten hałas był bardzo mocny i tak naprawdę jak ten slow poleciał, to no, nie dało się nic zrobić, żeby było go przeczekać. Więc jeżeli teraz można przejść nie hałasując, zgaduję, że będzie trzeba iść oczywiście na shifcie, to bardzo, bardzo duży nerw, bo tak naprawdę taka Sage mogła sobie rzucić tego slow orba tam gdzieś za siebie, wcelować się w inną pozycję i jak ktoś przychodził, to po prostu słyszała go. A teraz będzie mógł ten ktoś się fajnie skradać. Bardzo duży nerw, bardzo mi się to podoba. I jako, że teraz spowalniająca kula też jak zatrzymuje graczy w powietrzu, to nie będzie można po niej przeskoczyć tak szybko many hopem jak wtedy, ponieważ będziemy dostawali większego slowa, ale jest tutaj napisane, że many hop będzie dalej działał, tylko będzie troszeczkę wolniejszy. Czyli zgaduję, że nie przeskoczymy na przykład jej w trzech skokach, tylko gdzieś przykładowo w czterech albo coś takiego. Aktualizacje map. Naprawiono kilka luk na mapach Bind, Heaven i Split. Nie ma opisane dokładnie jakie, więc tutaj będzie trzeba poczekać, aż ten patch wejdzie na live serwery i wtedy to tam prawdopodobnie będzie można wszystko sprawdzić. Jak naprawili, to bardzo fajnie, ponieważ te wszystkie mapy są niesamowicie propagowane. Wszystkie miejsca na kamery Cyphera, na boosty Sage, jest niesamowicie dużo bugów na tych mapach. Jestem ciekaw tak naprawdę, czy słowo kilka luk to są, nie wiem, trzy boosty i jeden spot na kamerę, czy naprawdę dużo tutaj naprawili. Zobaczymy jak ten, jak patch wejdzie na live serwery. Na splicie przeniesiono kulę ze środka punktu B na jego główną część. Czyli to jest takie główne wejście na B, gdzie jest bariera i od razu przez tunel wchodzicie na bombsite tam. I teraz kula wcześniej była na midzie, przez co bardzo dużo osób... Po prostu ten mid był strasznie oblegany i dużo osób na niego chodziło. A teraz będzie w mainie, czyli będzie właśnie w tym momencie, w tym miejscu, gdzie się wchodzi na bombsite B. Przez co będzie dużo bardziej walka... Będą gracze dużo bardziej walczyć o zajęcie tego wejścia na B bardziej niż mida, co jest dobrą zmianą, ponieważ najczęściej grało się na splicie dwie osoby na tym midzie, chociaż nie wiem, czy ta kulka jest aż tak ważna. No trzeba poczekać i zobaczyć, bo ten mid strasznie, strasznie był oblegany w tych rozgrywkach. Grało się dwóch co najmniej, albo nawet trzech obrońców na midzie, na splicie, dlatego tak się dziwnie grało tą mapę strasznie. Co do jakości rozgrywki, mamy tak, ograniczono ruch wychodzący sieci od klienta w przypadku osób, które grają przy wyższej liczbie klatek na sekundę. Istniał taki bardzo ciekawy bug, jak mieliście nieograniczone klatki na sekundę i mieliście dużo FPS-ów, tam przykładowo 300, to mieliście wyższy ping. Mieliście wyższy ping i większe lagi, mając więcej FPS-ów. Ale dobrze, naprawili to, więc bardzo dobrze. No i to tyle. I na sam koniec jeszcze jakieś fiksy do bugów. Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszenie serwera z powodu otrzymania pakietów uszkodzonych za sprawą sieci gracza. Nie spotkałem się z tym szczerze, ale naprawili to bardzo dobrze. Kamera szpiegowska Cyphera nie wykorzystuje już broni. Brawo Riot, bardzo, bardzo szybka reakcja, to chyba, nie wiem, z dwa dni może było w grze, w sensie odkąd odkryli to gracze, więc jeszcze nie było aż tak abuzowane, ale sam osobiście użyłem parę razy i generalnie było to mega śmieszne, ale... Dobrze to usunęli, tego nie powinno być w grze, ponieważ rzucenie takiej kamerze Cyphera, tego shortiego za 200 shotguna i kampienie na innych, to bardzo ciekawy bug, usunięty, słusznie usunięty, mam nadzieję, że się już nigdy nie pojawi w grze, chociaż bardzo śmieszny. I naprawiono błąd, w wyniku którego słyszalny zakres kroku nie był widoczny na minimapie. No to taki drobny hotfix, też bardzo fajny. I to wszystko, bardzo mały patch. Jak na ilość błędów, która się znajduje w grze, to naprawdę mały, ale wydaje mi się, że częściej teraz będą te patche i te wszystkie błędy będą stopniowo naprawiane. Najbardziej mnie ciekawi szczerze z tego wszystkiego, to te luki na mapach Bind, Heaven i Split.
ile się naprawiło. Jeżeli patch wejdzie na live, może nawet zrobię o tym osobny film i pokażę, co zostało usunięte. Wszystko zależy od ilości tego, ponieważ tutaj się kompletnie nie rozdrobnili na tym, nie napisali nawet jakie pozycje, gdzie i czemu. No nic, zobaczymy. Więc no co, to już byłoby wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i cześć!